skrytykować 64 płcie, to lepiej, żeby to zrobił Sputnik News. No tak się trochę zaczęło robić na świecie. Trochę jak z tym Ludwikiem XIV czy XV i Holandią. No i tyle. Natomiast jeśli chodzi o sądy, to moim zdaniem przy całej jej nieprzejrzystości, przy całej jej loterii wyrokowej, jak się mówi, to znaczy nie wiadomo, jaki się wyrok dostanie, to może jest dobrze, że trochę przewietrzono tych sędziów i jest trochę sędziów z PO i trochę z PiSu. Może dzięki temu będzie trochę przestrzeni do wolności, tak samo jak między Holandią i Ludwikiem, tak samo jak między Baidu i Google. Tak trochę może być w przyszłości. Bo fakt, ja osobiście myślę, że na Zachodzie nadal jest więcej wolności niż w krajach typu Chiny czy Rosja, to prawda, zwłaszcza Chiny. Ale już nie tyle więcej, ile nam się wydaje. Rozmawiam z przyjaciółmi z Wielkiej Brytanii, z Niemiec i oni mówią, że no jest problem, no nie można nic powiedzieć. Rzeczywiście można być wyrzuconym z pracy za krzyżyk chrześcijański. Rzeczywiście jest problem, jak skrytykujesz muzułmanów. Rzeczywiście we wszystkim dopatrują się rasizmu i tylko czyhają, żeby cię za tego rasizm domniemany ukarać. Zresztą widzimy, co się dziś zdarzyło z panem Tilo Saracinem, na przykład lewicowcem zresztą, który ostrzegał przed nadmiarem imigracyjnym w Niemczech. W Niemczech można być, no i ekologizm oczywiście triumfuje nad tym jako największa korona. W Niemczech, jak ktoś zauważy, że nie segregujesz śmieci, to cię poda na policję po prostu i tak się robi. Tak się robi. Także tak to wygląda. Także w każdym kraju można coś powiedzieć, czegoś nie można. W Polsce nie za bardzo można powiedzieć, że myśmy też napadali na inne kraje, że Lisowczycy nie byli fajni, że my, co myśmy zrobili na Litwie, to skandal, żeśmy kiedyś napadli w 68 na Czechów. No nie można. Nie można za bardzo szkalować historii Polski. Nawet były próby poczynienia nietykalnej jej od tego rodzaju szkalowania, czyli odmówienia prawdy. No ale na Zachodzie jest podobnie, z innymi przestrzeniami dziejów. Nie można mówić, że kolonializm miał swoje dobre strony. Takie rzeczy można mówić w Stanach Zjednoczonych, ale nie można mówić w Europie. Tak to wygląda. Także to takie gadanie, jakby tutaj była jakaś demokratura, a na Zachodzie to w ogóle raj, cud, miód i tak dalej, no to jest zwykłe partyjne gadanie lewicowców, którzy akurat ten układ poglądów, jakie można i jakich nie można głosić, tam akurat podoba. No mi się to akurat częściowo podoba, częściowo nie podoba, szczerze mówiąc. Także jako liberałowi, także wcale tego tak nie widzę i postrzegam takie gadanie na temat demokratury rzekomej w Polsce, że to jest po prostu jedna wielka hipokryzja i chutzpa.